Siemanko, witam na moim wysypisku śmierci. Otwieramy kolejną paletę produktów do utylizacji. Także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Zobaczymy, co tam ciekawego mamy. A tak na serio, to dzisiaj mamy fajną paletę Personala, która ma ponad 500 produktów i kosztowała 15 400 chyba złotych brutto, jak dobrze pamiętam. Więc co, lecimy? Myślę, że tak. Powiem wam, że już jestem przerażony tą ilością produktów, ale lecimy. Emalie Keramik. Nie mam pojęcia, jakaś pasta ciekawa do kranów. Lecimy dalej. Końcówki. Wow, jakie kolorowe! Dla dzieci końcówki do szczoteczek. Super, ja uwielbiam ten temat, bo to się bardzo fajnie sprzedaje. Medisana, piękny tutaj ciśnieniomierz. Tu jest tyle rzeczy. Hornet Fightwear. Co to jest? Nie mam żadnego pojęcia. To jest gwizdek do czajnika chyba. Nie chcę tego połamać, ale zaraz to tak uczynię. O! Nie! To... Czekaj, bo... Czegoś nie rozumiem. Aha, dobra, że się w tym, że się wyparza w gorącej wodzie. To jest ochraniacz na zęby do boksu i tak dalej. Okej, wszystko już rozumiem. Oral-B Pro, taka piękna szczota. Ma ich być w ogóle ponad chyba 40 w specyfikacji różnych rodzajów. Co my tu mamy? Kolejny zalakowany produkt, jak to w Personalu bywa. 100% Real Human Hair. Okej! To są widziane specyfikacji włosy, 100 gram włosów naturalnych, ale one są zalakowane fabryczną plombą, więc bardzo fajnie, możemy wystawić go nowe, jestem zajarany już. O, widzę coś, patrz, o co nas pytała ostatnio klientka w sklepie. Jest bardzo cienka suszarkolokówka, no i jest bardzo cienka suszarkolokówka, więc trzeba się do niej przezwonić. Co mamy dalej, jakieś pierdółki. One step, test jakiś, ale na co? Na wodę, okej. Test do wody, czy jest twarda, czy nie. Co tu jest dalej? Waterproof cast. Nie mam pojęcia, jak myślisz, co to jest? Nie wiem. Co by nie było, jest nowe. Więc spoko, nie mam pojęcia, co to jest. Ale widzę hit sprzedażowy, co prawda innej firmy. A były to kostki do zmywarki. Co prawda te troszkę się wysypały, ale to nic. Mamy kostki do zmywarki, elegancko. Mystery Box. Jak myślisz, co to jest? Dawaj, strzelamy. Też końcówki, też szczotki. No to ja się powiem, że... jakieś małe tubeczki z czymś, ale nie wiem jeszcze z czym. O cholera. Kremiki. Ale fajny, taki zestaw. Tak, zestaw kremów, świąteczny. Świąteczny, no. Co prawda, święta już za nami, ale na zajączkach się grafiki przekleić też będzie dobre, nie? Jak myślisz? No, na pewno. Co mamy dalej? Soft, elegant... Ale szczota gruba, patrz. Fajna. Taka fajna szczota. Beurer Medical, taki piękny ciśnieniomierz. W ogóle bardzo ładne pudła mają te wszystkie rzeczy, nie? No. Wiesz, co to jest, ile? Nie wiem. Tak, żeby ci nie irytować. To jest poduszka podróżnicza. No i elegancko. Podgrzewana. No, super. Ale patrz, jaka miękka. Dotknij to. Fajna. Memory foam, zarąbiście. O, coś kolorowego, znowu zalakowane. Wygląda jak... jakby to był jakiś obiektyw, powiem ci. Diamond, popatrz. Jestem bardzo ciekawy, co to jest. A dobra, już nie, już przeczytałem. Nazywa się to Massage Device. Wszystko jasne, wszystko jasne. Tam jest tam jakieś jedzenie dla psów, czy coś, nie wiem. Beauty, coś tam, peruka. Słuchaj, kolejna. O, proszę. Czy to te włoski też? Nie. Patrz, peruka z takimi tymi. Z gumeczką nie wyjmuję, bo zaraz się wyleci coś jeszcze z tego i będzie problem. Ale generalnie, super sprawa, też nówka. Kurczę, no Personal właśnie za to lubię, nie? Personal jest super, bo zawsze są nowe produkty. Praktycznie, no prawie zawsze. Beurer Medical. Dobra, lecimy dalej. Samochodzik na gryzale. Na gryzaki. Co jest dalej? Ej, widzę coś fajnego. Patrz, Motorola. Wow. Telefon w Personalu. Ej, jest nawet w case'ie, zobacz. No musimy to zobaczyć, nie? Patrz. Telefon w case'ie. I do tego Motorola. No. To akurat bym się nie szczycił tą marką chyba za bardzo, chociaż nie wiem, no nie mam nic do Motoroli generalnie, ale nie wiem, jak się to sprzedaje, bo chyba mamy pierwszy raz, co patrzymy, czy się włącza, a jest zimny na maksa, patrz, no. On jest cały aż za ten. Dobra, sprawdźmy, to ja nic nie widzę. Będzie Hello Moto? Jest Hello Moto! Nie może jest Hello Moto. Nie, no jest Motorola, ej kurde, genialnie. Co jest w zestawie? Patrz, ładowarka i kabel. Nówka. Super, ej no jaram się. Kurde, jest Hello Moto! Dobra, genialnie, jest wyzerowany do tego. Chyba, że ma konto jeszcze, no zobaczymy. Ale działa. Ej, w ogóle jestem zajrany na maksa, nie, że telefon w Personalu. Roma. Nie wiem, co to jest. Sprawdźmy. Słuchaj, porcelanowy pędzelek do, wiesz, dla barbera.
Kurde, ale to jest fajnie wykonane, to jest normalnie porcelana, nie? Zarąbiste, to musi być drogie na pewno. Albo pewnie 20 zł. Amazon. Jest okej. Okay. Otwieramy Mystery Boxa, albo zaraz się potnę szybciej. Słuchaj, szczoteczka do zębów, już widzę. Jest szczoteczka. Sprawdźmy jej sprawność. Okej. Baja bongo, działa. Co mam jeszcze? Wow! Gillette Styler. Patrz, jaki fajny. Taka fajna maszynka, genialna. I na bok, co tu jeszcze mamy? Zobacz. Czyżby to były zwroty z Polski? Ostre? Kurde, zaraz będą teorie spiskowe. Boże, to pewnie przebierane i opisaliście do filmu, wiesz. Wiesz jak jest. No, dobra, lecimy dalej. Gillette Venus, takie nakładeczki, to jest generalnie do maszynki. Dobra, co mam? Wow! Patrz! Zafoliowany produkt trafiliśmy! To ma folię! To jest niemożliwe! S12 Pro, ja pierdzielę, pierwszy raz w życiu, no nie w życiu, ale pierwszy raz od bardzo dawna trafiliśmy produkt w folii. To jest po prostu not real dla mnie, nie? Proszę, kit do paznokci. Taka szpacha trochę, ale kolorowa. Zobacz, że to jest kolorów dziwnych, wow, do paznokci. A tam na dole jest coś złotego, jakieś lakiery. Cholera wie, to do robienia paznokci taki set, nie? Myślisz, że będzie spoko? Pewnie. Ej, bardzo się woda ten personel, naprawdę mi się bardzo podoba. Poppefel All-in-One Kit. Ulala, nie wiem co to jest. To jest zestaw kosmetyków. No, nie wiem czy fajny. Super. Zobaczymy potem, nie? Kurde, ale się cieszę z tego personala. No i na takie rzeczy mi cieszą, to już jest starość? Nie, nigdy nie lubiłeś tej kategorii otwierać, bo się nie znałeś na tym, ale widzę, że już zaczyna się po trochu znać. Jestem specjalistą od robienia paznokci. Jak coś, to zapraszam wszystkie chętne dziewczyny. Tylko 480 zł za jedną rękę. Oral-B Ion, nakładeczki, świetna sprawa sprzedażowo. Co mam? O ty. Widzicie, co to jest na tym pięknym opakowaniu? To są bledki! Słuchajcie, to są bledki, także podejrzewam, nawet tego na meta nie wystawiam, bo to już jest rozprowadzone po znajomych. Także szybki temat. Zobacz. Szczota. Ale o co chodzi? Ona jest nowa. Tu jest tylko lekko uszkodzona, ale ona jest nowa. To jest nowa szczotka. Ale super. Kurde. Ej, ja jestem zaskoczony tą dostawą w ogóle, nie? Na maksa. Szczotki w tym, to jest hit. Co to jest? Okej, okay, to jest jakiś ciśnieniomierz, to już czuję, tego nie otwieram. Ciśnieniomierz, a nie! To nie jest ciśnieniomierz. To jest mój kochany produkt, chyba jeden z pierwszych, który sprzedałem w sklepie stacjonarnym. Mianowicie, tak mi się wydaje, że to jest golarka do głowy. Z Remingtona. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Ale nie działa. Pytanie, czy będzie działać, bo ostatnio tylko mieliśmy i faktycznie nie działała. To się wyjmuje i teraz to. Czy jest używana? No, bym powiedział, że raz mogła być. Ale to nic, bo to i tak jest na szybko do wyczyszczenia i naprawdę będzie spoko. Przynajmniej wiem, że goliła. To jest chyba dobry początek, nie? Tak. Trzeba szukać plusów w każdej sytuacji. Nawet używana golarka będzie zarąbista. Słuchajcie, kochani, a teraz ogłoszenie parafialne. Otworzyliśmy, uwaga, stronę internetową proprice.pl, więc każdy z tych produktów, który tu jest, no może z wyjątkiem uszkodzonych, będziecie mogli zobaczyć na naszej stronie proprice.pl i zrobić zakupy. Na naszej stronie będziecie mieli darmową wysyłkę od 150 zł oraz fajne kodziki rabatowe, które wam wrzucę, więc obserwujcie moje social media, takie jak Instagram, bo tam będę na bieżąco wrzucał jakieś fajne kodziki rabatowe dla was, żebyście mogli kupić na przykład AirPods, nie wiem, 200 zł taniej, albo coś tego typu, tak? Także obserwujcie, bo naprawdę warto. I wracamy do opening. Safety Razor, czyli to jest jakaś pewnie bezpieczna żyletka. Ale ona taka bezpieczna nie jest, bez zawinięta w folię. Okej, okay, ale patrz, jaka fajna. Kurde, ale normalnie się jaram tym personalem na maksa. Tylko wiecie, co jest najgorsze w sprzedaży internetowej? Że jest bardzo dużo fajnych produktów, które jest ciężko sprzedać przez internet. Dlatego, że ludzie po prostu nie widzą na żywo tego produktu i ciężko jest im sobie wyobrazić jakość, nie? Idąc już za jakością, zobaczcie, Oral-B, nowe nakładki. Jest, to jest w ogóle niemożliwe, a jeszcze bardziej możliwe jest to, że mamy kolejną nową szczoteczkę. Bez opakowania. To jest, po prostu niemożliwe, patrz, z tyłu trzy wkłady. Kurde, no nie wierzę w to. O, i chińska lampa za 45 zł też się musiała pojawić. Nawet nie sprawdzam, bo może tylko nie mieć zasilacza. Aromaterapia, proszę. Zestaw do aromaterapii. No przecież to jest piękna rzecz. Glejda. W ogóle po co w ogóle kupować rzeczy w sklepie, nie? Jak można tutaj? No pewnie. To jest po prostu niemożliwe. Zobacz, jak to wygląda. Dwa zestawy.
Kurczę, bardzo fajna rzecz, co? Pomarańczka. Ale się będą w pracy cieszyć z tej dostawy, mówię ci. Będzie zabawa na całego. Także pozdrawiam wszystkich pracujących u nas w sklepie, bo uwielbiacie podobno dostawy, prawda? A ja nienawidzę pakować kartonów. Jakiś krem, już ci mówię co to jest, Kwai. Scrub do ciała, taki o. Używasz? Oczywiście. O. Także dam wam jedną fajną radę, jeżeli macie zamiar prowadzić ten biznes z narzeczoną, z dziewczyną, z jakąkolwiek płcią damską, to omijajcie szerokim łukiem personal beauty. To jest najlepsza możliwa opcja dla was, przysięgam. Juliusz patrzy tutaj spod byka na mnie za kamerą, ale naprawdę uwierzcie mi, że nie ma nic gorszego niż połowa dostawy rozkradziona. Zobacz, kolejny L'Oreal. Kurczę, to jest super akurat, to jest naprawdę super sprawa. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że był telefon, ale teraz przygotujcie się na hit. Hit po prostu wszystkiego, bo mamy nawet grę na PS5. Jest to Village. Resident Evil. Ło, ty! Czemu? Dlaczego PS4, nie PS5, Julia? Zobaczcie, nówka gierka. To nie ma prawa nie działać, ewentualnie voucher code może być użyty, ale myślę, że gierka się sprzeda. Resident Evil jest mega fajną grą. Proszę! To jest świetna magic, ale to bardzo magic butelka dla lalek, bo podejrzewam, że robimy tak, i nagle płynu nie ma. Pach, pach, lalka wypiła. No a teraz pyk i jest full. No, gdyby to była butelka piwa, naprawdę zastanowiłbym się nad zakupem tego produktu. Ale niestety takie rzeczy tylko butelka dzieci mają. Butelka piwa to swoje ręce tak gnie, a raczej piwko w środku butelki. Ale gdyby ta butelka po odwróceniu się napełniała, Julia, co to by było? Dobra, kolejny foliopak. Kolejna szczoteczka, tym razem chyba użyta i się nie włącza, ale jest użyta, no faktycznie lekko była używana, już na bok. Teraz dla wszystkich hejterów, którzy będą hejtować, że sprzedajemy używane szczoteczki i tak dalej, to uwierzcie, że na 99% wasz dentysta używa używane szczoteczki do zębów, dlatego że po pierwsze nie wymieniają szczoteczek, tylko końcówki, a po drugie sprzedaliśmy naprawdę już wielu, ale to wielu dentystom używane szczoteczki do zębów. Taki tylko off top. Okej, okay, kolejny nowy produkt to są Okej, przedłużki na paznokcie. Ty się na tym znasz, nie? Tak jest. Znaczy, no, myślałem, że opowiesz więcej na tym, ale okej. Zostańmy na tym, tak jest. Co mam dalej? Silesia Letiant. Anti-aging, to jest to. Kremik. Paris, to jest to. To kosztuje 800 zł. To już otworzę, no otworzę. Wygląda faktycznie ładnie. Jest z Paryża. A to jest podkład? No jakiś taki, nie wiem. Patrz, jakie to ma logo w ogóle tutaj. No, ładne. Oil free. Ale patrz, jak to w ogóle to w dotyku, no to jest genialne. Patrz, to jest zimne, to jeszcze cały czas jest ten. Jest para normalnie. Dobrze. Koniec oglądania. Świetny produkt. Myślę, że ktoś może za to zapłacić te 800 zł. Na bok. Oral-B Junior. 6 lat. Plus. Sprawdźmy te 6 lat plus. Nie to, że połamałem jeszcze wytłoczkę, to oby była nowa chociaż, no. Zniwelujcie te straty. No nie jest, ale działa. Dziecko nie chciało myć i tyle było. No nie jest nowa, ale chociaż tyle. Chociaż tyle. Dobra, lecimy dalej. Oral-B Ayo, kolejne końcóweczki. Kolejne Oral-B Ayo. I Silver Clean. O, do czyszczenia srebra, super. Proszę bardzo, pływająca kaczuszka z termometrem wody. To chyba na ręce otworzę. Ja sam sobie zostawisz. Max 37 stopni. A to nie jest jakiś termometr? No termometr. Tak wiesz, do chyba do tego. Do wanny, nie? No tak. Smoczki. Super. Patrz, kolejne Philips Sonicare. Otwarte na tyle, ale to mi się przeszkadzał, to jest jak nowe. Albo nowe. Okej! To są szczotki do zębów, a nie tam jakieś podrabiańce elektryczne. Tym się szczotkowało kiedyś zęby, tylko nie były takie fajne, ale były. Kolejne witaminy. Kolagen Marin dla marynarzy. Sprawdźmy jakiś kolejny ciekawy produkt. Hops. Znowu L'Oreal. Już żygam tym L'Orealem dzisiaj, ale i tak on będzie fajny. Co to jest? Okej, chyba podpiętki. Nie, do make-upu. Do pudru. To jest do make-upu? To już po. Ale słuchajcie, to jest do...
To jest do make-upu? No oczywiście. Ja bym tutaj pierścionki trzymał za ladą, nie? L'Oreal Revitalift. No to już wyleczyło. Kochani, to był pierwszy karton z czterech tego pięknego personala. W każdym bądź razie, moi drodzy, pamiętajcie o tym, że jak chcecie kupić paletę zwrotów, to wpadajcie na kaufnet.pl. A jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat zwrotów konsumenckich, to wpadajcie na mugenstore.pl. Tam dowiecie się wszystkiego odnośnie tego biznesu. Bo już od maja na tej stronie pojawi się nowy projekt, który będzie dużo bardziej zaawansowany, dużo droższy i też będzie warty zakupu. Ale o tym powiem wam jeszcze w innym odcinku. A więc, co wam mogę powiedzieć? Pierwszy karton na 4 kosztował 15 koła. Opłacało się czy nie? Sami ocencie. Zobaczymy kolejne 3. A tymczasem żegnam się z wami. Siemanko. Cześć.